Także witam Was w tym kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was kolejny odcinek ze serii Wujka Farma w odcinku 165. Jezu, kurwa, mi się pomyliło. Na starcie możecie zostawić hashtag, a hashtagiem dzisiejszego odcinka nie będą hashtag odkładnia. Przypomnę Wam serduszko. Dzisiaj będziemy dalej orać oczywiście. Zapraszam Was na social media, na grupę na Facebooku i serwery Discord. Serdecznie zapraszam. Dla Was we wtorek, czyli 3 dni temu wpadł taki krótki filmik dwusekundowy. Takie ala zdjęcie ruchome. I oczywiście zapraszam na łapkowanie, subskrybowanie kanału z dzwoneczkiem. I wczoraj oglądaliście odcinek od Żula do Milionera. Jak siałem tam fendem, no i tam oczywiście jak ktoś oglądał ten odcinek, to niech zostawi też hashtag, oglądałem. No, sorry za krótkie wyciszenie, ale musiałem. Ja se z pół godziny nagram tego odcinka dla Was. No, może krócej, bo zależy jak to tam wyjdzie. Zależy jak się dzisiaj z robotą wyrobimy, nie? Także no. No i ułożymy. No się tam tak zostało, czekajcie, to pole, tamte, no tak jeszcze z 3 pola nam zostały, nie? No jak nie, to chyba ostatni odcinek z tej orki, bo już za dużo tej orki widzę, że to po prostu jest przejedzony temat. Po prostu i to jest ostatni odcinek najprawdopodobniej, bo to co tu więcej nagrywać dla Was. Samochody, dom i świat. Opór, oporowo, bez tu feta, mazowiecką WWA, ziemi, feta. Pięć skip, kurde, w ziemi, fajnie by grubo wyszło, nie? No może coś pojawi się z tego. Dobra, zagłębiamy skiby. Jurura, kurde, 3 minuty odcinka. Niektórzy może krótsze odcinki nagrywają, ale ja to wiecie, nie? Już nagrywam to dla Was porządnie jeszcze. Czekajcie, jutro macie serię od Żula, jutro jest sobota, jakby co? A w niedzielę macie wujkową i będzie nowy nabytek. Już, a właśnie. Obrócimy, bo... Da, coś muszę poprawić w tym pługu, bo mi ta rzecz nie daje świętego spokoju, bo to się zawsze psuje, a ja... Teraz ktoś zrobił skrypt w pługu, a zapomniał tego usunąć. I teraz działa elegancko, nie? No i co? No to krótkie pole jest na to, co ja wam powiedzieć. Czynięcie długo jakoś to robione.
Sorry, że się wyciszyłem, ale musiałem. Niestety. Potrzeba to potrzeba. Ważne, że nie zrobię cięcia, bo mi się nie chce montować tego odcinka, nie? Niech to mówią. Także lecimy dalej oporowo. Ten odcinek oglądacie w piątek, to tego damy na premierę od razu, jak tylko będę miał, przyjdę z praktyk, bo najprawdopodobniej będę na praktykach do 14, no to tak o 15 damy premierę tego filmu, no bo tak będzie chyba najlepiej. A później nie wiem, czekajcie, bo później co jest, może, no nie, bo nie wiem czy zdążę. Później może za 3 godziny wleci short dla was. Nie wiem jak to jeszcze zrobimy. Nie mam jeszcze pomysłu, nie? Właśnie to jest właśnie najgorsze, że nie ma pomysłu jak to zrobić. No coś by takiego można by kombinować. Nabiorę tu to, chociaż nawet to tutaj przy tym. A tu na raz zabiorę. No to elegancko, nie by się chociaż dojeżdżać. Chociaż w las mi się coś udało. A nie, idziemy obracać pługa w sumie, po co to robię. Tutaj nie dojechane. Jeszcze no. Także w piątek live'a dla pewno na was zrobię. Krótki może będzie, ale zawsze będzie coś. Nie, żeby nie było, że nie zrobiłem. Jakby co? No. Jeszcze mi tylko zostanie do końca tygodnia nagrać 2 odcinki. Mam święty spokój już do końca tygodnia, nie? No bo jak wy to oglądacie w piątek, to jeszcze 2 odcinki muszę mieć nagrane, nie? Także jutro jest czwartek. Dzisiaj jest środa, jak to nagrywam. Jutro jest czwartek. Jutro przyjdę z praktyk. O ile będą jeszcze te praktyki jutro, bo jak nie, no to mam wolny, no to teraz jeszcze ponagrywam. Ale w piątek już raczej wolnego by nie było, nie? No nie wiem, czy będzie, czy nie. No to na, nie wiem, zastanawiam się jeszcze, nie wiem. Pójdę, to będę wiedział, nie? No jakby, jak będą praktyki, no to będą, no pójdę i przepracuję te parę godzin, to jest raptem 6 godzin, to dla mnie. Później już mogę sobie iść do domu. Wiecie co, ja sobie może przyjadę trochę po kukurydzę, ale nie jadę tutaj, wiecie. Nie będę tutaj jechał tędy, bo to szok i niedowierzanie jest po prostu. Ta kukurydza w ogóle nie urosła jeszcze, nie? A to jakaś późna odmiana chyba. No, że no, kukurydza raczej będzie dobra, nie? Na te żniwa kukurydziane. Na sianu kiszonkę będę sprzedawał raczej tamtą starą. Bo to wiecie, to już przestarzałe jest. Bo ona była tylko robiona, bo myślałem, że już krowy mi się uda wtedy kupić, a tak wyszło, że mi się nie udało wtedy jeszcze zakupić tych krów na początku i wiecie jak to było też, nie? No ja dzień mi odcinka, my już tutaj jesteśmy, nie? No to też powinno pole szybko zlecieć, że to nie jest jakieś wielkie pole, nie? Nie wiadomo jakie też, nie? Ramy równo, że tutaj, żeby tylko wyrównać to jakoś, żeby to było równo. Tutaj, że to równo orać, no to tak przejadę, bo to... Pług obrotowy to szybciej idzie, wiadomo. Nie trzeba się męczyć. Jak się gdzieś źle założę, to zawsze można to łatwiej wyrównać. Bez nerwów. No. I tu jest 10 minut odcinka, dlatego wam przypomnę o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby was nic nie ominęło, oczywiście, żeby rozwijać ten kanał bardziej, no bo
Lecimy teraz też po 600 subskrybentów. Na 600 subskrybentów będzie kolejny special. Kurwa, podniosłem puk przez chwilę. Na 600 subskrybentów będzie kolejny special. Na 700 będzie special, na 800, na 900 jeszcze będzie i na 1000. To już będzie gruby sposób special, bo to 1000 to wiecie. Nie jest mała liczba, ale no czekam na niezmiernie na te 1000. No może do wakacji się uda to wbić te 1000, albo tak lekko po wakacjach. To akurat będą 2 lata kanału. Mam tysiaka, nie? No ja czekam, nie? No teraz jeszcze te shortsy powrzucam, no to kanał się szybciej rozwija, wiadomo. Także to jest elegancki sposób akurat. No. Jak kanał jest mało aktywny, to też niedobrze, tak szczerze, bo im mniej aktywny kanał, to wiecie, co się dość dzieje. Uźwa. Im mniej aktywny kanał, to wiecie. Tutaj, że zaś nie pozostawały takie te resztki, to no tak jakoś, że to było porana, nie? Tutaj John Deerek oczywiście się ładnie sprawuje, jakby ktoś nie wiedział, jaki to jest John Deere, to jest 7530 premium. Planowo jeszcze będzie jeden tutaj John Deere nowszy, pewnie MK będzie albo RK, nie wiem, zobaczymy. Bo jeszcze nie wiem co, będę chciał kupić. Najprawdopodobniej jak mówię, no to będzie chyba MK, najprawdopodobniej chyba MK, nie będę zdradzał. Albo też z innej marki, może traktor wleci, no i że też była różnorodność, może to też wleci z innej marki. Nie obiecuję wam, bo nie wiem szczerze jeszcze co tu wleci. Planowo jest John Deere, no bo no tak fajnie ten ciągnik jest, tak szczerze. No i kombajn może też John Deere by jakiś tu wleciał. Chociaż nie wiem, czy nie za dużo już byłoby tego John Deere na tej serii. Może byśmy co innego kupili, nie wiem, no zobaczymy jeszcze co kupię. Dowiecie się w niedzielę już, nie? Możecie pisać w komentarzach, jaki ciągnik kupię, nie? Czy John Deere, czy Case'a na przykład, Polską Moc. Case'ik Polska Moc. Może New Hollanda kupię, nie wiem. No zgadujcie, nie wiem, czy wam się uda. Zobaczycie na niedzielnym odcinku, nie? A niedzielny odcinek będę musiał poświęcić jeszcze, że nagrę, no to jutro muszę mieć już coś przygotowanego, nie? Także no się dowiecie wszystkiego w odcineczku najbliższych. Jak wleci jakiś, nie? Turbo się zepsuło, olej już bierze. Oj, 13 minut odcinka, nie? No to będzie szybko, no dzisiaj orka to szybko zleci. Akurat dużo orki teraz było przez te najbliższe 2 tygodnie, to będzie chyba. Gdzieś koło tego, tak, że przez te najbliższe 2 tygodnie, co teraz były. No to dla was to będzie duże na tej orki, dlatego że no ostatni odcinek z tej orki, no bo to co, to ja będę wam co minutę orkę pokazywał. Bez jaj, nie? Dlatego trzeba trochę różnorodności tutaj wrzucić. Dlatego no już orki więcej nie będzie, tylko będzie jakaś uprawka, może nawet nie do uprawy, tylko dać jakiś nowy nabytek, nowy siewnik i będziemy już bez uprawki robić te po tej orce. To też taka jest możliwość. No zobaczymy, nie? Czas pokaże, nie? Zobaczymy. No nowy siewnik też chcę planowo kupić, no też 3 metrówkę, ale będzie większy po prostu, o to chodzi, nie? Więcej nasion do niego będzie wchodzić, a może 4 metry będzie jednak miał, no zobaczymy, nie? No tak, żeby wyszło mi chyba 18 metrów, musi wyjść ścieżki, nie? Poczekajcie, bo ja będę chciał też ten nowy opryskiwacz kupić. I teraz jak posieje to powschodzi, to teraz będę musiał 18 metrów mieć. 18 metrów. No to ja bym wziął 4 metrówkę.
No to wyjdzie mi chyba, że 4 razy, tak? 4 plus 4 to jest 8, plus 4 to jest 12, 16 plus 4, a to jest inaczej, nie, to nie mogę mieć tak, to 3 metry muszę mieć, albo czekaj, ta. Nie, bo to jest za dużo. Albo muszę mieć 6-metrówkę już jakąś, nie? Także, no do wyboru muszę jakiś dobry siewnik mieć, nie? 4 metry siewnik odpada, bo no bo wiecie zaś co będzie. Aż mi ścieżki nie wyjdą po prostu i tyle, nie? Także no, to trzeba trochę jakoś poszukać tych siewników, no bo no chcę te ścieżki robić po prostu, nie? Bo to jest wygoda po prostu sama w sobie, nie? No i tu już sobie dojeżdżamy, tu też będą ścieżki na tym polu, jakby co, nie, na tych małych, tylko nie idziemy się bawić w ścieżki, bo to bez sensu jest po prostu według mnie. Chyba, że też będziemy albo na wszystkich zrobić, no zobaczymy, nie wiem, no jeszcze tu te małe pola może posieję tym swoim ciągnikiem, zobaczymy. No na kolejnym odcinku może też wleci nowy siewnik, no zobaczymy, nie? Albo zaczniemy agregatować te pola, no bo to też trzeba trochę porobić tutaj, nie? No zobaczymy, nie? No i podniosłem agregat, ja pierdolę. Ja pierwszy, ja. Ale żebym odwalił teraz to. I co, jeszcze dwa przejazdy? No, z dwa przejazdy może jeszcze. Okej, to zobaczymy. Tak szczerze, może jakby lekko przesunąć. Teraz może z dwa przejazdy wejdę. Nie powinno się raczej takiego nic stać, jak to przesunąłem. A zawsze te dwa przejazdy jeszcze tylko zostaną, a nie z 300, nie? Co 20 minut odcinka będzie, jak to pole skończymy, pewnie orać, bo jeszcze nie. No, jak widzicie, pełno orki, nie? Bezorkowcy, pozdrowienia dla zwolenników orki. I pamiętajcie, skiba musi jebać. No. Bezorkowcy, pozdrowienia od zwolenników orki. I pamiętajcie, skiba musi jebać. To było dobre na tym TikToku jednak. Bezorkowcy, pozdrowienia dla zwolenników orki. Myślę, ja też bym nie orał, ale to wiecie. Jak już będę robił tą bezorkę, no to będę miał mocniejszy ciągnik, wiadomo. Jeszcze do końca, nie? Będzie zła. Hej, poleczko, dy, poleczko twoje, nutki cały świat, bo promieniom jak. Ja ty się gra. Hej, weselu, mateczki, hej, mateczko, będzie zła. Hej, poleczko, dy, poleczko twoje, nutki cały świat, bo promieniom jak. Da taki pasek cienki, to idziemy nawet z tego dorywać. Tylko agregat wleci i będzie elegancko. No bo nawet jak siewnik będzie, to już będzie dobrze. Nie idziemy po prostu paska robić. To się nie opłaca w ogóle. To nawet pługa mi się nie opłaca obracać, nie? Na przykład to jest też takie. Bezorkowcy, pozdrowienia od zwolenników orki. Tamy, kiedy mi dan, 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 d
Możesz jakieś pole się uda dokupić tutaj, nie? No, no propozycje są ogólnie ciekawe, nie? Pługa nie dobra, co bo to nie ma sensu. Daleko, nie mam na to pole tutaj jakoś. To moje tu koło domu. Tylko wróciłem może tego pługa, bo to wita jak to jest. No 20 minut, możecie oczywiście paść tutaj, zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, będzie mi naprawdę miło, nie? Także no, możecie zostawić ogólnie. FPS-y pewnie spadną. No przecież. Gospodarka równa się lagi. Jakbym nie wiedział. No ja od złej strony zajechałem, bo chciałem do tego płotu dziadowskiego zrobić najpierw. I chyba tak zrobimy, bo weź od tego płotu się gówniano, żeby tak szczerze. No rzepak jest kuźwa, ej, no ty to ten rzepak to bym przegarnął ci, tak szczerze powiem. Coś takiego, nie? Może sąsiadce w płot nie przypieprzyć. I tutaj z tym nie przypieprzyć tutaj sklepowi jakiemuś tam, nie wiem czego ten w ogóle sklep, ale jak się maszyna jakaś zepsuje, to można do niego tutaj przywieźć i wiecie, nie? Albo przetrzymać i maszynę też tak robić. Także no, fajnie, fajnie. Takie miejsca też są. Dobra. Tutaj może do końca doramy ten kawałek. Zaś będą problemy. Tutaj z lekko wyjedziemy. Żeby też nie przypieprzyć jakoś mega mocno. Tutaj się obrócimy. Tutaj ła, wjeżdżamy w bruzdę. Peger bruzdę. I ułożymy, nie? No, także 30 minut odcinka weszło. Akurat, no do 22 mi te odcinki pozajmują czas, ale... To jedno pole to tam se doram poza odcinkiem, nie? Jutro wrócę do tego z prachty, jak będę miał jutro, to wiecie, nie? Tą łąkę mógłbym... Tu właśnie tam mam te belki, właśnie to pole też bym mógł w sumie sobie zaorać. To bym miał pole kolejne jakieś tam większe. Choć nie, czy nie za dużo tak pól już w tym sezonie jest, nie wiem. Jak za dużo, to może trochę faktycznie, bo to... No, już za godzinę jest, jak mówiłem, 20. Czas leci. Jutro już jest czwartek. Pojutrze jest już piątek. No i co? Cały czas leci ten czas. A my tylko się starzejemy. I coś robimy oczywiście w życiu. Nie nudzimy się. Na przykład ja dla was nagrywam odcinki, a przy okazji to jest taka moja lekka praca, żeby coś osiągnąć w życiu przez tego YouTube'a. Na przykład, żeby móc pieniążki na przykład zarabiać, nie? To jest podstawa. No bo czegoś trzeba żyć, niestety. A praca to wiecie. Komu by się chciało pracować normalnie w tym, jak tu lepiej wsiąść sobie do komputera siąść, coś lepiej nagrać. Nie? I wiecie, zawsze jakieś tam pieniążki z tego są. A to nawet większe od płaty nauczyciela i tego, nie? Nie obracaj mi tego pługa, by się wkurzę. No, mi większe wypłaty od nauczycieli, nie? Także... Nikt tu nie powie, że nauczyciel więcej dostaje niż to, co tutaj z YouTube'a. Taki większy, normalny YouTuber zarabia, na przykład taki Heros, nie? Albo Megacolis, nie? Oni dużo zarabiają z tego przecież, nie? I oni więcej dostają niż nauczyciel, nie? Oni chyba coś mówili, że koło... bo oni mają tego, oni codziennie nagrywają te odcinki, po parę tysięcy wyświetleń mają, no to...
To mają tak ze 100 tysięcy nawet czasami, nie? Lekko może, albo czasami nawet mniej niż te 100, ale mają, nie? Zawsze mają. No 100 tysięcy, no to tak szczerze, to już jest wypłata porządna, nie? Sam bym chciał tyle teraz zarabiać, no ale jak już bym mu zarabiał na przykład po te 1000 zł chociaż miesięcznie z tego YouTube'a, no to nie byłbym zły, nie? Zawsze coś tam tego się wypłaciłoby, pieniążki by się miało. Tylko wiadomo, jeszcze co muszę tego kartę sobie wyrobić w banku. Bo ogólnie nie mam, a do wypłaty niestety chyba jest to potrzebne, chyba że mi ktoś powie, że jak się wypłaca pieniążki gotówką, nie? Bez karty, ale to niech mi ktoś napisze, nie? Chyba karta jest potrzebna niestety. Ale zawsze by coś było, nie? Żeby nie były. No i tu już jest 27 minut odcinka, widzicie jak ten czas leci. I co, za rok kończę odcinek, no bo to już 30 minut, no to wam starczy na pewno. I tak pewnie nie obejrzycie tego naraz, może w całości, co niektórzy, no bo to jest jednak dużo. Nie chcę też was męczyć, to sobie obejrzycie to najprawdopodobniej o 15, serio, o 15 i 5 byście mieli tą premierę, bo wcześniej wam puszczę, zobaczymy jak mi będzie to pasować w piątek, jeszcze piątku nie ma, dopiero za 2 dni jest, także zobaczę jak to będzie wtedy i najwyżej wam to wydam albo 15, albo tak 14:45 coś takiego wam wydam jako premierę i byście sobie oglądali jako na premierze. No zobaczymy ogólnie, nie? No w sobotę i niedzielę też może na premierze wam dam, zobaczymy. Także no, tak to by wyglądało. No, obejrzycie na pewno te odcinki. No ja będę musiał iść niestety, no bo to jest niezależne ode mnie po prostu. Ja bym chciał naprawdę wam wpuścić na przykład w czwartek o 10 odcinek, no ale jak idę, no to kiedy ja wam ten odcinek puszczę? Na przerwie chyba, żebym wam puścił ten odcinek, tylko że z telefonu to wiecie jak to jest coś z tym wrzucaniem odcinków. Także no. Chociaż mógłbym tak. Chociaż ja bym wolał być z wami na tej premierze, bo jak oglądam zawsze premierę, to zawsze z wami jestem, nie? Czasami. Na przykład szukam błędów jakichś, jak zrobiłem czy coś. No bo odpisuję na wasze pytania, jak zadajecie, nie? Tak wygląda u mnie premiera, nie? No, w piątej byłoby granie w 13 na polskich modach, bym z jakiegoś sejwika ogarnął. Zrobił, byśmy sobie pożniwowali, porobili coś w polu. Takie tam. Byś i byłoby po live, zakończyłbym live'a i byśmy poszli się rozeszli. I tyle byłoby mnie widziane w piątek. O ile będzie dobry internet, nie będzie nic, nie będzie braku dostawy prądu. Będzie elegancko wtedy, nie? No i co, dojedziemy, skończymy odcinek, no bo już 30 minut jest. A tu nie wiem co dłużej wam nagrywać, no bo to wiecie. Dzisiaj piątek to też sobie wam dać mniej odcinka, no ale te 30 minut wyszło z nagle. Dobra, zgasimy. Wyjdziemy oczywiście.
I co, ja wam życzę miłego weekendu, oczywiście miłej jutrzejszej soboty i pojutrzejszej niedzieli. Do kolejnego odcinka, do zobaczenia być może dzisiaj na live jeszcze, jak wyglądacie to. Ja to nagrywam w środę, jak coś. I co, miłego weekendu, nie? No i nowe.